Siemano widzowie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Napalionowie. Dzień dobry. Dzisiaj dostałem informację, że mogę przyjść odebrać mój wóz, widzowie. Mój wóz, za który zapłaciłem, aczkolwiek mamy jeszcze masę zielonego, które zapłacimy za to, żeby ten samochodzik, prawda, ulepszyć. Za to, żeby ten samochód był lepszy, żeby był po prostu totalną bestią tutaj na Napalionowie, żebyśmy mogli po prostu zasuwać jak szaleni. Mam nadzieję, że ten wóz będzie mega szybki, mam nadzieję, że będzie mega ładny, mam nadzieję, że będzie mega nowoczesny i że będzie po prostu wyglądać świetnie. A wy, widzowie, oczywiście zostawić łapkę w górę. Im więcej łapkę w górę, tym większa szansa na to, że będę miał lepszy samochód, widzowie. Oczywiście, że tak. Dobra, słuchajcie, teraz tak. Ja umówiłem się z Dave'em, że zapłaciłem mu... Czekajcie, ile ja mu zapłaciłem? Ja mu dałem 6 staków i on pojechał po te części. Teraz ma, już powiedział, że jest gotowy samochód, a ja mu powiedziałem, że 15. Czyli ja potrzebuję jeszcze 9 staków, czyli tyle. Czyli zostaje mi jeszcze 11 staków zielonego, które mam do zainwestowania tutaj w tą całą sytuację. Dobra, zróbmy tak, więc ile ja mogę sobie na to przeznaczyć? Muszę to dobrze przemyśleć. To będę musiał mu dać teraz za ten samochód. To będę musiał mu... to nie wiem, co będę musiał mu zrobić, ale myślę, że później... No później zobaczymy, no dobra, najwyżej, żeby nie wykorzystać dolnej linii zielonych. O, to co jest tutaj na dole musi zostać. To będę musiał mu zapłacić, to na tuning i ewentualnie... No dobra, może być tyle. Tyle na tuning, ale to musi mi zostać i tego, no wezmę to ze sobą na wszelki wypadek, ale musi mi to zostać, ale wóz naprawdę musi być przecudowny. Dobra, widzowie, lecimy do Dave'a, bo, że tak powiem, czas goni i nie chcę przestać gonić, musimy odebrać ten wóz. Raz proszę, żeby to nie było potrzebne, co tu jest, nie pokrywam odpowiedzialności za zniszczenie samochodu, widzowie. Gwarancja dobra, myśl, o, jest, no dobra. Halo, dzień dobry. O, dzień dobry, no, przyszedłem, panie, odebrać wóz. Pan klient do mnie, no mamy, no jest, gotowa, fajna bryczka, no jest. Ale jest kilka niewyciągnięć, a jeszcze pan się nie interesuj, dobra. Bo żeśmy jeszcze za lawetę nie zapłaciły, żeby go dotrzymać. Ale to spokojnie, ja ci zapłaciłem za to, żeś pojechał po części i złożył samochód. Ja chcę go zobaczyć najpierw. No ale spokojnie, no przecież mówię, że przed chwilą laweta przyjechała i już zaparkowała, no już samochodzik jest u mnie, tak? No ale jest bestia? No, w jakiejś dżungli to na pewno. Nie, co to znaczy w jakiejś dżungli na pewno? No być bestia tutaj, no, czy to będzie bestia no tutaj? No bo zależy, czy w dżungli, czy w puszczy, no w puszczy to może bestia. Aha, czyli co, taki jest dziki? Taki nieoswojony, dobrze owentolowany. No taki samochodzik, powiem szczerze, że no prawie już chciałem tutaj mojego gienka zamieniać, ale jednak zostaje przy nim. Co, czekaj, czy ty się to mogło konkurować z tamtym wozem? No tak. No jak no, mogło to, że to jest jakiś, to jest złom? Panie, ale to jest mistrzostwa szpachelki to tutaj, to co pan tu widzisz. To panie, to było tak wyklepane, że to nie widać nic. Równa blacha. Ale tu nie chodzi pocięte o to, czy jest wyklepane, tu chodzi o to, że ja liczę na wóz, na wóz, który będzie prezentować no, będzie się odpowiednio, a nie, że będzie taki... No, to jest... Wsiada, panie, do pana wozu to się wsiada jak do tego Lamborghini, czy jak to się mówi. Co, tak się wsiada. Że ma takie drzwi do góry otwierane? Butterfly doorsy? No, że jak pan wsiadasz, pan to ani z lewej, ani z prawej pan drzwi nie masz, nie? No w Lamborghini też tak jest. Aha, czyli że się jak równocześnie się otwierają, ale do góry się otwierają, czy się do boku otwierają? No, one się nie muszą otwierać, bo są otwarte. Jak są otwarte? Dobra, panie, pokaż mi ten samochód, bo ja nie wytrzymam. Panie, stoi tu mi na warsztacie, proszę zobaczyć, jaka bryczka fajna, no. Elegancki BMW, rocznik 1977. Co to jest za gówno? Słucham? Co to jest? No, co panie, to jest za karton na kółka? Samochód. Czemu tu nie ma drzwi? No bo mówię, panie, że to wentylacja jak w tym Lamborghini jest. No normalnie, nie trzeba zamykać, bo nie trzeba otwierać. To wygląda, jakby to był samochód dla Flintstona, że on tutaj sobie dziurę na nogi zrobi i będzie sobie dreptał. Panie, co to jest? Ja nie będę za to płacił. Mnie to nie interesuje, jak pan z tego będziesz korzystał. Czy się stoi, czy się leży, 9 staków zielonego się należy, tak? Słuchaj, ja ci zapłaciłem 6 staków zielonego, żeby... Ale czekaj, ja ci zapłaciłem 6 staków zielonego, plus dałem ci jeszcze prowizję za to, co ukradłem Yetiemu, gdy tutaj przyszedł do ciebie nie wiedzieć dlaczego mieć pod swoją podłogą. No właśnie, panie, to jeszcze nie pana pieniądze były, a pan je nimi szasta. Nie denerwuj mnie. Zapłaciłem ci ogromne pieniądze za to, żebyś mi przywiózł karton na kółkach, stary. To jeszcze bez drzwi. Porównaj pan, co pan mógł mieć w bazie, o. Co pan mógł mieć w bazie, ale to niewiele gorsze. To niewiele gorsze. A w dodatku jeszcze tapicerowane na pana kolor, bo to w oryginale to czarne było.
No. To jest jakieś nieporozumienie. Majster tak szpachelką machał, przemyślałem, że zaraz urwie tą maskę z przodu. To ktoś to z panem robił, to nie robiłeś tego ty? Nie no, dobra, panie, czekaj, jakby mamy się cały warsztat. Da się, to jest jednoosobowe? Ja no muszę jazdę próbną zrobić. No przecież panie, do limuzyna. Jezu, jak to kopci. No, bierban to pan. Jak to jest wolne! Jak wolne? Jedzie! No ale może, wolne! Jedzie. Ale ta wolne! Ja szybcie nie wiem, mnie. To jest tak szerokie, że... Panie, bo pan prawka nie masz, to pan jeździć nie umie. Ale kurde, nie denerwuj mnie nawet. Nie no, to jest tak wolne, to miała być bestia, to jest jakiś, to jest, nie wiadomo co to jest. Ale co bestia? Bestia to jest na okładce. Nie, bestia to jest pod maską, o. Ale właśnie jakby była bestia pod maską, to by to zasuwało, a to póki co to się ledwo leczę. Panie, pan się cieszy, to w ogóle odpaliło. Aha. Przy tym jakie zatory oleju są w środku, panie, to ja się w ogóle dziwię, że pan tyle zajechał. Mhm. Wie pan, o dziwo, co muszę pochwalić. Zgasz pan to. O dziwo, co muszę pochwalić, to przejechałem za bramę i gwarancja jakby nie musiała zostać wykorzystana, nie? No. Ale ja w dodatku gratis bonus dorzucam koło. Kołpak z tyłu, panie. Jak się panu zepsuje, bo te oponki to co? Nie nowe. To, żeby panu smutno nie było. Ale co pan mi tu? 9 staków. Nie. Pan se auto to zabierze. Minimum. Pan se auto zabierze. Zazłomuje go, nie wiem. Rozbierz sobie go pan. Co mam zabrać, panie? Ja w to zainwestowałem całe serce. Weź se kwiatki w środku zasadź, nie wiem. Wannę se z tego zrób. Nie wiem, co se chcesz z tego zrobić. Jeździ panie, se tym, jak chcesz. Dostaję stak zielonego i mi nie zawracaj gitary. Ja nie będę jeździł ale takim... Panie, takim ale chwila. Ale myśmy byli dogadani inaczej. Ale nie. Ja straciłem. Ja do Niemca jechałem. Dobra, wczoraj proszę bardzo. Masz pan samochód i masz pan pieniądze i tak jesteś na plus. Ale panie, ale komu ja tę złom sprzedam? No właśnie, nie wiem komu, na pewno nie mi. To właśnie jest pana problem, bo ja zamawiałem samochód, mówiłem wprost, ma to być bestia, ma to być super samochód, ma to być po prostu taki panie, wóz, że jak inni go zobaczą, to powiedzą panie, wow! A ale to... na Palionowie są takie obostrzenia, że tu bestii się nie dało zrobić. No to teraz mi to pan mówisz, jak ja... Panie, zobacz pan bazę, co ja z tego zrobiłem, bo to tak wyglądało, panie. Słuchaj, to i tak żeśmy dobrze to wyklepali. Nawet blachy nie ma. Jakie wyklepali? To nawet blachy nie ma, to jest obite panie, drewnem. Słuchaj pan, pana samochód to wyglądał tak samo. Tylko żeśmy go trochę podrasowali. Dobra. Z Gienkiem na warsztacie. Zrób se z nim co chcesz. No ja tego nie chcę, panie. Ja też tego nie chcę. Panie, ale byliśmy dogadani inaczej. Słuchaj, co pan jest niesłowny? Mam dla ciebie dwie opcje. Jedna, takie. Zostawiam ci ją w garażu i sobie rozbierzesz go na części i sobie z niego zrobisz, nie wiem, co sobie tam będziesz chciał. Druga część, nie zapłacę ci tak za niego, ale mogę chętnie do niego wjechać do tej rzeki. Panie, jak ja to rozbiorę, to się kurde rozwali, panie. No to widzisz, czyli co, do rzeki wylatujemy, ryby się tym lepiej zajmą, będą miały po czym pływać, będą miały co zjeść. Jakie zwiedzać. Ryby, jak to tak kopci, że to rakotwórcze jest. No to proszę spuścić olej z tego i kurde, to wepchniemy tam. Panie, do, to tak patrz, nie działa. Patrz, widzisz, jak to... ja już to holuję. Ale proszę zostawić to, no kurde, to pan dawaj. Bierzesz, czy pan nie bierzesz, 9 staków. Ja nic nie biorę, jeśli nie mogę, to no nie biorę. No to pan zostaw. No to pan zostaw. No i se pan z tym zrób. Ale panie, ja panu coś powiem. A czemu drzwi w ogóle nie ma? Dlaczego? Pan... Kto to wymyślił? Panie, bo to jak w Lamborghini, tam też drzwi nie ma. Tam są drzwi. To ty mówisz Lamborghini. Ty w mechanikiem jesteś, czy się przebierasz i udajesz? Panie, ja nie jestem od dobrego angielskiego, tylko od dobrego blacharskiego, tak? Tutaj blacha została tak wyklepana, że ledwo co widać, panie. Świeżutkie, robione ja z milimetrem. Dlaczego to nie ma drzwi? Panie, widzisz, jak ja w tym wyglądam? Mi telefon wypadnie z kieszeni, to przecież od razu mi kółko go zmieli. Moim zdaniem pan wygląda całkiem dobrze w tym samochodzie. Pod kolor skóry. Słuchaj. Bejset auto. Ja go nie chcę. No ja nie chcę tego, no ale... To nie no wiem, to, no to co? Proszę cię, no to pan żeś jest gołosłowny, tak? Okej. Okay. Ty jesteś goły w umiejętności. Zostaw to, kasę dawaj, złodzieju. No to ja nie chcę. Dobra, no to zostawiam ci to nawet zapalone. Ja opuszczam ten obiekt. Nigdy więcej już nie wracam do ciebie jako mechanika, bo ty jesteś zwykły oszust. Panie, ja zamówiłem auto, które miało być bestią, a ja dostałem kartę
na kółkach bez drzwi. Pażeś jest zwykły oszust, bo żeś pan nie zapłacił mi za ten samochód. Pażeś jest zwykła kanalia. A ja pół serca, żeby włożył w te auto. No właśnie, szkoda, że tylko pół. Szkoda, przydałoby się jeszcze drugie pół serca, żeby pan w to włożył, żeby to wyglądało jakoś. A nie, mam karton na kółkach bez drzwi. Pażeś jest zwykła kanalia. Karton, zostaw karton mnie pan, to jest spokojnie. Tu obok. To jest bal to się też, pan. To też. Bal się pan. Tu nie pogrywam odpowiedzialności za zniszczenie samochodu, tak się składa, no że nie pokrywam odpowiedzialności za to, co pan złoży. To takie gówno to za spotkamy panie... się w Dobra. Sądzie. Spotkamy, to się wie pan, to się wie pan, gdzie się spotkamy? No gdzie? Na kidowizach. No to akurat fakt.